Gdzie TVP szuka bohaterów Sanatorium Miłości? Zaskakujące sposoby rekrutacji. Sanatorium Miłości nieustannie przyciąga przed ekrany telewizorów miliony Polaków. Pomimo ogromnej popularności programu, proces rekrutacji uczestników nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Zgłoszenia do programu są przyjmowane za pośrednictwem specjalnego formularza internetowego, wymagającego podania numeru telefonu i zamieszczenia zdjęć. Często jednak zdarza się, że potencjalni uczestnicy, początkowo pełni entuzjazmu, na ostatniej prostej rezygnują z udziału w show. Niektórzy z nich są eliminowani z powodu poważnych chorób lub obowiązkowego testu psychologicznego, wyjaśnia osoba pracująca przy rekrutacji w rozmowie z portalem ShowNews. Gdzie TVP szuka bohaterów Sanatorium Miłości? Zaskakujące sposoby rekrutacji. Z powodu tych nieprzewidzianych okoliczności, produkcja Sanatorium Miłości musi często wyruszać w teren, szukając kandydatów rekomendowanych przez znajomych lub byłych uczestników programu. Co więcej, coraz częściej korzysta z niekonwencjonalnej metody rekrutacji, portali randkowych. Jeden z uczestników ostatniej edycji został znaleziony na Tinderze. Jako wdowiec, szukał tam miłości. Niestety, w sanatorium nie znalazł swojej drugiej połówki, więc możliwe, że jego konto jest ponownie aktywne, ujawniła osoba z produkcji. Po zakończeniu udziału w programie kuracjusze często cieszą się swoimi 5 minutami sławy, udzielając wywiadów, gościnnie występując w programach śniadaniowych i chętnie prezentując swoje mieszkania.